Sylwester, dziś obchodzimy Dzień Piłkarza, czyli twój dzień. Serdeczne gratulacje. Dlaczego ty zdecydowałeś się grać w piłkę nożną? Na pewno gdzieś tam od najmłodszych lat chodziło się, grało się cały czas, całe dnie się spędzało z tą piłką. No i potem gdzieś tam poszedłem do klubu i tak uwierzyłem, że mogę to robić i pokochałem to, co robię. Jakie byś dał rady dla młodych chłopaków, którzy dopiero wkraczają w ten piłkarski świat? Co trzeba zrobić, żeby zostać piłkarzem? Myślę, że najlepszą radą jest to, żeby cieszyć się tą grą, żeby zawsze dawać się 100%, nie szukać wymówek, tylko po prostu konsekwentnie pracować i wcześniej czy później ta praca wróci. A dlaczego zdecydowałeś się na grę w Krakowi? Pamiętasz może swój pierwszy mecz? Zabrał cię tata, czy sam przyszedłeś? Znaczy to tak, zaczęło się tak, że gdy grałem w Karpatach Krosno, w poprzednim klubie, dostałem powołanie do reprezentacji województwa, gdzie na meczach był scout z Krakowi. Wypatrzył mnie, dostałem zaproszenie na testy, no i tak się znalazłem tutaj. Powiedz nam, jak wyglądały twoje początki z piłką nożną? Moje początki stawiałem w Dunajcu Nowy Sącz. Tam trenowałem parę dobrych lat. Później przeniosłem się do Sandecji i tam kontynuowałem swoją przygodę. A dlaczego zdecydowałeś się, żeby zostać piłkarzem? No gdzieś tam za dawnych lat cały czas spędzało się z kolegami na osiedlu czas grając w piłkę i jakoś się wybrałem na pierwszy trening i tak już zostało. Jakie są twoje wrażenia teraz ze spotkania z kibicami, z gry na konsoli? Bardzo, bardzo fajnie, że są takie robione tutaj spotkania z kibicami. Można się zapoznać tutaj z ludźmi i też fajna frajda dla dzieci. Tak, mogą pograć z piłkarzami w FIFA, także gdzieś jakieś autografy, gdzieś jakieś zdjęcia, czego nie mają na co dzień i myślę, że to jest fajna atrakcja jak dla nas, tak i dla młodych ludzi. Fajna atmosfera, można pograć w FIFA 18 z piłkarzami, w gry różne. Ogólnie jest bardzo fajnie. Gratulacje. I zdjęcie jeszcze? Chodźcie tutaj, widzicie. Umie sobie plecak, widzimy. Trzymaj do środka. Jak do szkoły będzie, nie? Chciałbyś być piłkarzem? Tak. I na jakiej pozycji byś chciał grać? Prawie na napastniku. O, jest fajnie właśnie, jest taki klimat krakowski jest. A znasz może jakiś piłkarzy Krakowi, który jest twoim ulubionym? Mój najbardziej to jest Michał Helik. Początki były takie, że mój tata zapisał mnie na pierwsze zajęcia w Krakowie, gdy miałem 10 lat. Tak to się gdzieś zaczęło. Zacząłem trenować u trenera Grzegorza Jakubiszyna i stopniowo szczebel po szczeblu piąłem się po prostu w hierarchii, no i aż do pierwszej drużyny. Czy masz jakiegoś ulubionego piłkarza pasów, na którym się wzorujesz? Jak byłem małym chłopcem, to na pewno było paru takich zawodników, czy to Bojarski, Giza, to byli tacy zawodnicy, gdzie podawałem im piłki tak naprawdę jako mały chłopiec na meczach. Na pewno gdzieś to były autorytety wtedy, w tym momencie. Myślę, że każdy mały chłopiec na kimś się wzoruje, a jeżeli się kibicuje danej drużynie, no to gdzieś tam takiego gracza można sobie znaleźć.